Serwujemy tu kuchnię z mojej ojczyzny. Nasza specjalność to kanapka bacon fish. Na Karaibach, jeśli się śpieszysz, to pewnie na plaży. Siedząc na piasku, najłatwiej i najpyszniej zjeść popularną tu kanapkę bacon fish ze smażoną rybą. W Trinidadzie i Tobago sprzedaje się ją zwykle w budkach, na prawie każdej ulicy, ale w Nowym Jorku, Debbie, można zjeść ją w knajpce. Na lunch zwykle nie mamy zbyt wiele czasu. U nas nie trzeba na niego długo czekać. Zamówienie kanapki i któregoś z wielu dostępnych dodatków zajmuje dosłownie kilka minut. Kanapka przypomina tortillę. Pieczywo do niej nazywa się bake i choć po angielsku znaczy to piec, w tym wypadku bułkę się smaży. Ale za to bardzo szybko. To żadna filozofia. Po kolorze poznaję, czy jest już gotowa. Tak nauczyła mnie babcia. Następnie marynuję tilapię w kolendrze i soku z cytryny, po czym obtaczam ją w mące. Przekrajam pieczywo i wkładam rybę, a następnie dodatki. Tu klient ma pełną dowolność. W wersji tradycyjnej używam sosu bandania, który przypomina pesto. Bandania to zioło najchętniej używane na Karaibach. Jest rodzajem kolendry. Ma wyrazisty smak, do którego pasuje czosnek. Dodaję jeszcze ostrego sosu, pomidora, ogórka, ananasa, pico de gallo i rukwi wodnej. Gotowe.